Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa, witam naszego gościa, pan profesor Bogusław Liberacki, eurodeputowany Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora. Panie profesorze, pozwoli pan, że od tak zwanych spraw bieżących dotyczących Parlamentu Europejskiego zacznę, a później przejdziemy na temat doskonale znany wszystkim ostatnimi czasy, a więc granicy polsko-białoruskiej, jak również konotacji, które są gdzieś tam w tle tegoż konfliktu. Co za Wąkopacz, czy rzeczywiście ma szansę zostania przewodniczącą Parlamentu Europejskiego? W tej chwili zupełnie za wcześnie jest na ten temat rozmawiać, dlatego że musimy w Parlamencie Europejskim w ogóle umówić się co do podziału ról i funkcji poszczególnych grup politycznych. Także potraktujmy to jako intencję, jako zamierzenie. Gdyby się udało z naszego polskiego punktu widzenia, myślę, że to byłaby bardzo dobra wiadomość, bo im więcej Polaków na eksponowanych stanowiskach w strukturach europejskich, tym po prostu lepiej. Ale dzisiaj jest to dużo za wcześnie, żeby na ten temat spekulować. Taki moment, kiedy będzie można rozmawiać, to będą wybory przewodniczących poszczególnych grup politycznych. Dzisiaj odbył się pierwszy wybór pierwszej grupie politycznej, czyli w mojej grupie politycznej. Potwierdziliśmy kontynuację funkcji przewodniczącej pani Iracze Garcia Perez. Także czekamy na inne grupy polityczne i wtedy będzie rozmowa oczywiście o obsadzie kierownictwa Parlamentu Europejskiego. No to idziemy dalej. A co z Komisją Europejską? Czy Ursula von der Leyen może być spokojna, czy raczej zostanie odwołana? Ursula von der Leyen może być spokojna pod warunkiem oczywiście, że będzie spełniać te oczekiwania, które Parlament Europejski formułuje i nie tylko zresztą Parlament Europejski. Także w tej chwili mamy dwa kroki, które są podjęte, o czym wiemy, czyli Parlament Europejski występuje z inicjatywą zaskarżenia za zwłokę w rozpatrywaniu spraw i przedkładania stosownych wniosków przez Komisję Europejską. I drugi oczywiście moment zawsze to jest absolutorium budżetowe, ale w tej chwili absolutorium budżetowe jest w fali końcowej i myślę, że absolutorium budżetowe za rok 2020 po prostu jest pewne, że będzie udzielone. Absolutorium budżetowe za rok 2020 zakładam, że również zwiąże się z europejskim planem odbudowy, którego wypadkową jest nasze KPO. Co jeżeli te pieniądze nie zostaną w tym roku wypłacone? Absolutorium dotyczy roku 2020. Natomiast mówimy o roku 2021, kiedy ten Fundusz Odbudowy i Rozwoju został ratyfikowany we wszystkich państwach członkowskich i krajowe plany odbudowy zostały przedłożone. No także dopiero będziemy mogli mówić mniej więcej w kwietniu przyszłego roku. Dobrze. Panie profesorze, nie zmienia to jednak faktu, że czas, który był wyznaczony przez Komisję Europejską, a więc początek sierpnia, został już dawno przekroczony, bo minął i sierpień, i wrzesień, i październik, mamy ponad połowę listopada. A KPO jak nie zostało uruchomione, tak nie zostało uruchomione i właściwie bez żadnego powodu. Otóż jeżeli to jest bez powodu, to ja uważam, że rząd polski powinien wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej wniosek o wyciągnięcie sankcji w stosunku do Komisji Europejskiej za nieuzasadnioną zwłokę. Jeżeli rząd polski tego rodzaju wniosku nie zgłasza, to znaczy, że wie, że są uzasadnione powody. Tak to rozumiem. A co pan by zrobił? Słucham? Co pan by zrobił? A ja bym spełnił trzy warunki, których się oczekuje. Po pierwsze, zlikwidowałbym Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Po drugie, przywróciłbym do pracy zawieszonych sędziów. No i po trzecie, przyznałbym, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są obowiązujące. No to teraz ja po czwarte. Proszę mi powiedzieć, jak te trzy postulaty, skądinąd pewnie i sensowne i celowe, jak one się mają do naszego KPO? No bo przecież kiedy ten program był uruchamiany, tam nie było ani słowa związanego na przykład z wymiarem sprawiedliwości, a te pieniądze, z tego co kojarzę, podobnie jak i sam fundusz, są funduszem popandemicznym. To jak to jedno tak, z drugim tylko, ma współgrać? W lipcu w roku 2020 rząd polski pomocą podpisu pana premiera Morawieckiego zgodził się, że te pieniądze będą uruchamiane również pod rządami rozporządzenia w sprawie
powiązania finansowania unijnego z wymogami praworządności. I to rozporządzenie jest po prostu ważne. Nikt nie zakwestionował póki co w zasadzie Krajowego Planu Odbudowy, natomiast tu jest przeszkodą niespełnienie warunków, które wynikają z rozporządzenia dotyczącego powiązania Funduszu Odbudowy. Z tego co kojarzę, to powiązanie praworządności, czy w ogóle sama praworządność, zdaje się, pod obrady TSUE trafiła. Trafiła pod obrady TSUE. No i czekamy na konkluzję. Podobno lada moment, czy za 2-3 tygodnie powinna być jakieś stanowisko TSUE. I rozumiem, że Komisja Europejska czeka na to stanowisko. No to w takim razie czekamy. Nic innego nam nie pozostaje. W tak zwanym międzyczasie Komisja... Przepraszam, pozostaje nam ewentualnie spełnienie tych trzech warunków. Zresztą deklaracje polityczne padały, że oczywiście Izba Dyscyplinarna będzie rozwiązana. No ale deklaracja deklaracją, ale wniosku ustawodawczego nie ma. Panie profesorze, jak z perspektywy Brukseli, tudzież Strasburga, jest rozpatrywana kwestia konfliktu granicznego? To nie jest konflikt graniczny, to jest konflikt, to jest zapobieganie, bo my nie spieramy się z Ukrainą o przebieg granicy. Nie no, szczęśliwie z Ukrainą się nie spieramy, spieramy się z Białorusią. Przepraszam, z Białorusią. Nie spieramy się o przebieg graniczny. To nie jest konflikt graniczny. To jest ochrona granicy Polski i także granicy Unii Europejskiej przed napływem niekontrolowanym migrantów, którzy zebrali się na terenie Białorusi. I stanowisko europejskie, punkt widzenia jest następujące. Po pierwsze, granicy trzeba chronić. Po drugie, polscy żołnierze, policjanci, pogranicznicy, wszelkiego rodzaju funkcjonariusze spełniają bardzo dużą pracę, chroniąc granicy. Ta ochrona granicy powinna być prowadzona w sposób europejski, czyli powinien być zaproszony Frontex do udziału. Tego nie ma. Powinni dziennikarze relacjonować stan rzeczy. Tego też nie ma. I jednocześnie powinniśmy przestrzegać konwencji chicagowskiej dotyczącej uchodźców. My nie dokonujemy podziału, kto jest uchodźcą, kto jest migrantem. I tutaj jest problem po prostu traktowania ludzi na granicy. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, granice trzeba chronić i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A co więcej, nawet padły deklaracje gotowości pracy, współpracy. Przecież przewodniczący Rady Europejskiej przyjechał do Polski nawet nie z inicjatywy rządu. Przyjechał do Polski po prostu sam po to, żeby powiedzieć te namiętne słowa. Wszyscy za jednego. No i dodał jeden za wszystkich. Pani Ursula von der Leyen pojechała do Waszyngtonu uzyskać pozytywne stanowisko rządu amerykańskiego. To stanowisko uzyskała. Komisja Europejska również przez swoją interwencję już spowodowała jasne deklaracje wielu państw co do ograniczenia lotów, a w zasadzie zamykania lotów z nowymi migrantami do Białorusi. No teraz pracuje Komisja Europejska nad tym, żeby zmusić Białorusi przewoźników do wywiezienia z Białorusi tych, którzy się zgromadzili migrantów. A w tak zwanym międzyczasie kanclerz Merkel wykonuje drugi telefon do Aleksandra Łukaszenki. No i bardzo dobrze, ponieważ my tego konfliktu nie rozwiążemy zbrojnie. My ten konflikt możemy rozwiązać po prostu w drodze dyplomacji. I ja trochę ubolewam, że naszym władzom jest obce takie pojęcie jak proces dyplomacji i negocjacji. I zgadzam się z tym, bo pewnie pan to zaraz powie, że Łukaszenko nie jest demokratycznie wybranym prezydentem. Tak, nie jest wybranym, ale jest tym, który sprawuje władzę. I w tej chwili nie umiemy go obalić, nie mamy takiego mechanizmu, czyli trzeba po prostu oddalić niebezpieczeństwa, które są nad granicą polsko-białoruską, ale granicą europejską. Panie profesorze, Aleksander Łukaszenka ma dwa cele. Pierwsze to uznanie go jako prezydenta demokratycznie wybranego, tudzież rządzącego Białorusią, jak zwał, tak zwał. No i druga rzecz, czyli kwestia uznania. No i druga rzecz to jest kwestia zarobienia, bo on na tych migrantach zarabia i nie jest to żadną tajemnicą. Natomiast sami migranci, oni chcą do Niemiec, oni nie chcą do Polski. W związku z powyższym, może rzeczywiście wyjściem jest otworzenie, zrobienie takiego korytarza humanitarnego, jak co niektórzy
sugerują. I w poprowadzenie tego korytarza z Kuźnicy, czyli na granicy polsko-białoruskiej, bezpośrednio do Berlina. Co pan na to? To na pewno nie jest polska rola, jeżeli by Niemcy chcieli przyjąć, więc wtedy ja rozumiem, że... No Monachium na przykład deklaruje taką, panie profesorze, Monachium na przykład zadeklarowało taką gotowość, że bardzo chętnie przyjmą migrantów. No bardzo dobrze, to niech rząd polski z rządem, rząd niemiecki z rządem polskim uzgodni co do sposobu organizowania korytarza. No ale widzi pan, Monachium chce, rząd Federalnej Republiki Niemieckiej nie chce, no i tu jest problem, no. No to jak rząd Republiki Federalnej nie chce, to nie ma problemu, nie ma o czym rozmawiać. No ale rząd Monachium Republiki... chce. A to proszę bardzo, niech się Monachium dogaduje z lotniskiem Białorusi i sobie robią przerzuty korytarzem powietrznym do Monachium. Także proszę bardzo, Monachium jest lotnisko. Mhm. Dobrze, jak pan widzi dalszy rozwój sytuacji na tej granicy? Dalszy rozwój sytuacji na tej granicy widzę następująco. Po pierwsze jest bardzo dużo ryzyko, napięcie, które może sprowadzić do bardzo niepotrzebnego konfliktu łącznie ze strzelaniem. Pamiętajmy, że robi się coraz zimniej. Pamiętajmy, że rośnie determinacja tychże migrantów, którzy są na granicy. Ich agresywność także w stosunku do polskich żołnierzy rośnie. I to może być moment wybuchowy. Dlatego bardzo się niepokoję o stan rzeczy. Widzę drogę dyplomatyczną, kanałów dyplomatycznych jako drogę podstawową i dlatego z uznaniem odnoszę się do telefonów wykonywanych przez panią kanclerz Merkel. Pozwolę sobie na opinię, że jeżeli pani kanclerz Angela Merkel wybiera taką drogę, jest wystarczająco doświadczonym politykiem, wykazuje się bardzo daleko posuniętą odpowiedzialnością i oceniałbym to zawsze najpierw pozytywnie. No to ta druga rzecz, o której ja mówiłem, na której tak bardzo zależy Łukaszence, to on by chciał powtórzyć numer, który został wykonany z Turcją. W związku z powyższym marzy mu się tak. Uznanie z jednej strony, że jest prezydentem, powtórę zarobienie na tym, że sobie migrantów ściągnie i na tym zarobi. No i wreszcie po trzecim, że zarobi Białoruś w sposób podobny do Turcji, czyli że będzie przeblokowała migrantów w dalszej drodze do Europy Zachodniej. I tutaj będzie kilka razy nie. Po pierwsze, nikt nie deklaruje gotowości uznania Aleksandra Łukaszenki jako demokratycznie wybranego prezydenta. Nie jest taką rolą Unii Europejskiej, żeby uznawać wybory lub nie uznawać wyborów w jakimś państwie, a my mieliśmy bardzo duże zastrzeżenia i dalej mamy co do demokratycznego mandatu Łukaszenki. Nie ulega wątpliwości, że jest osobą, niezależnie od braku mandatu wyborczego, po prostu sprawującą efektywnie władzę. Po drugie, pamiętajmy, że za Łukaszenką stoi oczywiście Rosja i również odbywały się konsultacje z Rosją, między innymi pan prezydent Emmanuel Macron nie tak dawno, bo dwa dni temu też porozumiewał się z prezydentem Putinem i pokazuje także nam to, że być może Rosja coraz bardziej będzie mieć dosyć kłopotliwego podopiecznego, jakim jest Białoruś, razem z Łukaszenką. Jeżeli chcemy przekonać, myślę, cały świat do tego, że ta obrona i te interesy, które w tej chwili się rozpatrują, to jest dobre uzasadnienie do tego, żeby nacisnąć, wzmocnić presję. Nie ma żadnych. I to jest dobry postulat. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Niestety musimy kończyć. Profesor Bogusław Liberacki, dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.